Honda Civic na rynku jest już ponad 50 lat. Dzisiaj ma troszkę trudniejsze zadanie, bo oprócz rywalizacji w swojej klasie kompaktów, musi też powalczyć o klienta, który wcześniej jeździł Accordem. Natomiast w najnowszej generacji nie będzie już sedana, nie będzie kombi, nie będzie manualnej skrzyni, nie będzie wyboru silników. Będzie natomiast drogo. Mimo tego nowa Honda Civic to zdecydowanie jeden z najlepszych kompaktów, jakie w ogóle dostępne są dzisiaj na rynku. Dlaczego? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. I za chwilę przechodzimy sobie do Civica. Na moment tylko słowo na temat partnera odcinka, czyli Letyshops. Jest to serwis, z którego sam od dawna korzystam. Właśnie dostałem kolejny zwrot środków. A jeśli nie wiecie, co to za środki, to już Wam tłumaczę i pokazuję. Wchodząc na stronę Letyshops znajdziemy ponad 2700 sklepów, za zakupy w których otrzymamy cashback. Jak to w praktyce wygląda? Przykładowo chcemy kupić coś w Zalando Lounge. Jak widzimy, cashback w tym sklepie aktualnie powiększony jest z 5 do ponad 10%. Wchodzimy sobie do sklepu, cashback się aktywuje, jest już aktywny i wybieramy jakiś produkt, który chcemy sobie kupić. Powiedzmy, że będą to buty. Klikamy w te buty, widzimy, że już przecenione są na 219 zł, a po dokonaniu zakupu ponad 10% od tej kwoty wróci do nas w postaci cashbacku. Co ważne, taki cashback nie wróci do Was w postaci jakichś punktów czy bonów, tylko są to normalne pieniądze, które możecie wypłacić na swoje konto bankowe lub konto PayPal. Letyshops to oczywiście nie tylko obuwie, bo znajdziecie tu największe marki, takie jak na przykład Allegro, AliExpress, Zooplus czy KFC. Na koniec przypomnę, abyście pamiętali o kliknięciu w linka, który macie w opisie do tego filmu. Także działajcie, korzystajcie, oszczędzajcie, a my wracamy do Civica. Zastanawiałem się, czy test nowego Civica rozpocząć od jakichś tam mniej istotnych rzeczy, a na koniec zostawić sobie wisienkę, czyli to, co w tym samochodzie najważniejsze. Ale zrobimy inaczej. Zaczynamy od tego, co jest sensem kupienia tego samochodu, co jest jego największą przewagą, największą zaletą. Po co w ogóle kupić nową Honda Civic? A tym czymś zdecydowanie jest silnik, czy w zasadzie cały układ napędowy. I mogę powiedzieć od razu, że jest to w pewnym stopniu majstersztyk. I tak jak zacząłem ten materiał, jeśli chcecie kupić nowego Civica, to wyboru silników mieć nie będziecie. Tak samo nie będziecie mieli żadnej skrzyni do wyboru. To jest jedna opcja, jeden zestaw. Dokładniej, dwulitrowy, czterocylindrowy silnik benzynowy plus silnik elektryczny, cały układ hybrydowy, dysponuje mocą 184 koni mechanicznych i ma, co bardzo ważne, 315 Nm. Jak to się przekłada na przyspieszenie? No to nowy Civic w tej najwyższej wersji wyposażeniowej, jaką mam, bo to też troszkę na to wpływa, do 100 km na godzinę rozpędza się w 8,1 sekundy. Skrzynia to oczywiście bezstopniowe ECVT, jej poświęcimy zaraz chwilę, bo zdecydowanie na to zasługuje, ale najpierw jeszcze coś takiego. Honda jako marka zmieniła się kompletnie. To nie są już te same samochody co kiedyś. Jeśli byliście kiedyś klientem Hondy, jeździliście starymi Hondami, to do czego byliście przyzwyczajeni? Do VTEC-ów, do wysokich obrotów, do jazdy szybkiej, dynamicznej. Nazwijmy to w pewien sposób sportowej. Dzisiaj Honda to zupełnie inna bajka, zupełnie inny świat. Poszła dużo bardziej w kierunku Toyoty, czyli jednostek hybrydowych, nastawienia się na jak najbardziej ekonomiczną jazdę, na jak najniższe spalanie. Czy to dobrze, czy to źle, to oczywiście każdy musi ocenić sam, bo na pewno dwie koncepcje mają swoich zwolenników. W każdym razie musicie to wiedzieć. Dzisiaj Honda to jest coś zupełnie innego, niż to było jeszcze parę lat temu. I teraz, powiedziałem, że poszli w stronę Toyoty. Tylko zrobili to zupełnie inaczej, bo układ napędowy w nowej Hondzie Civic nie działa w ten sposób, że silnik benzynowy wspomagany jest silnikiem elektrycznym, tylko raczej odwrotnie. W takiej jeździe, jak na przykład widzicie teraz, jeżdżę sobie gdzieś po mieście 50, gdzieś tam 60, jak można, silnik benzynowy nie napędza kół, tylko służy bardziej jako generator prądu dla silnika elektrycznego. Tam, gdzie Honda Civic może, tam jeździ na elektryku,
który w głównej mierze napędza ten samochód. I czym to się kończy? No oczywiście spalaniem, które jest moim zdaniem jeszcze lepsze niż w Toyocie. Konkretniej, ja Hondą Civic w mieście osiągam wyniki w okolicy 5 litrów. Jak pojechałem sobie na jakieś drogi, gdzie jedziemy powiedzmy równo do 90, to było nawet bliżej 4, 4,3, 4,4, coś takiego. Ale co ciekawe, Toyoty na autostradzie w dużej mierze tracą swoją ekonomiczność, bo spalają powiedzmy około 8 litrów. Nie ma co tego krytykować, bo to są samochody do miasta. Ale co potrafi Civic? No to Civic na drodze ekspresowej pali w okolicy 5,5-6 litrów, a na autostradzie ja nie przekraczałem 7. Nawet bardziej było to 6,5, jak jechałem sobie równo. I to jest naprawdę wow. Jedna rzecz, a w zasadzie dwie, o których musicie wiedzieć. Jak pojedziecie na ekspresówkę czy na tą autostradę, to tam już główną rolę, główne skrzypce przejmuje jednostka benzynowa. Ten dwulitrowy silnik spalinowy. I tam jedziemy głównie na nim. Silnik elektryczny tylko pomaga. Odwracają się role. A ta druga rzecz, którą musicie wiedzieć, to też mega ważne. Ta zmiana, czy jedziemy na elektryku, czy na silniku spalinowym, to wszystko jak to tutaj działa, w połączeniu też ze skrzynią ECVT, jest kompletnie dla nas niewyczuwalne, niezauważalne. To się dzieje tak szybko, tak gładko, że tutaj po prostu czapki z głów. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale to jest jeden z najlepiej działających układów hybrydowych i dzięki temu jazda tym samochodem po mieście to jest czysta przyjemność. Ale jest też drugi aspekt, dzięki któremu ja mogę powiedzieć, że tutaj jest lepiej niż w Toyocie. Bo Toyota, moim zdaniem oczywiście, to jest zdecydowanie samochód nastawiony na spokojną, ekonomiczną jazdę. Nie mówię oczywiście o tych najmocniejszych jednostkach, pluginach. Mówimy o takich zwykłych hybrydach. To tutaj, po pierwsze, tym samochodem da się jeździć bardzo dynamicznie. Zobaczcie, jedną rzecz. To jest samochód, mimo tej nowej konstrukcji całej jednostki napędowej, nastawionej w dużej mierze na ekonomię, na papierze szybszy niż poprzednik, bo poprzednie, mocno chwalone 1.5 turbo, miało coś w okolicy 8.3 na papierze do setki. Tu jest 8.1. Co więcej, to jest najwyższa wersja Advance. Te niższe wersje, które są lżejsze, mają nawet 7.8, czyli są jeszcze szybsze. Różnica niezauważalna, ale mówię, jak jest na papierze. Czyli jest szybszy niż poprzednik. To jest jedno, ale druga, moim zdaniem, dużo ważniejsza rzecz, to właśnie to, czyli skrzynia. To jest oczywiście skrzynia bezstopniowa. Nie ma tutaj biegów, mamy tak naprawdę tryb jazdy do przodu i do tyłu. No i parking. Co ja najczęściej mówię o skrzyniach bezstopniowych, że ich po prostu nie cierpię, nie trawię, bo przez nie silnik wyje niemiłosiernie przy każdym przyspieszaniu i to jest dramat. To urządzenie natomiast, to jest znowu coś, o czym mogę powiedzieć, majstersztyk. Bo jak na skrzynie bezstopniowe, których ja nadal nie lubię, to ona mi zupełnie nie przeszkadza, zupełnie. Po pierwsze, ma symulację zmiany biegów, a po drugie, ta symulacja nie jest sztuczna. To naprawdę brzmi fajnie. Jesteście w stanie uwierzyć, że te biegi się zmieniły, zmieniają się obroty. Jako całość naprawdę super. I to jest chyba pierwsza skrzynia bezstopniowa, którą ja naprawdę mógłbym kupić i mógłbym mieć. Pierwszy raz w życiu to chyba powiedziałem. Bo mówiłem już, że jakaś tam skrzynia mi nie przeszkadza właśnie w Hondzie, ale chyba nigdy nie powiedziałem, że mógłbym ją mieć. To tą mógłbym mieć. Nie mam pojęcia, czy uda się nagrać ten moment zmiany biegów i ten dźwięk, ale posłuchajcie. Może się nagrało. Jeden zarzut może do niej. Ona się dziwnie obsługuje, a w zasadzie ja często mówię, że do przycisków się przyzwyczajicie. Oczywiście tutaj też się przyzwyczajicie, ale bardziej chodzi o wsteczny. Ja jakoś nie mogę zapamiętać, że to się naciska, P się też naciska, a tu jest R, ale nic się tu nie naciska, tylko trzeba wcisnąć do tyłu. Taka może trochę dziwna rzecz, ale oczywiście też do przyzwyczajenia. W każdym razie skrzynia jak najbardziej do przeżycia, a jak na ECVT to już w ogóle wow. I to jest właśnie to, co jest najważniejsze w najnowszej Hondzie Civic. Po pierwsze, jak ten samochód jeździ, jak mało pali i cały zespół napędowy, który jest fantastyczny. Ale przejdźmy sobie do pozostałych elementów w samochodzie, bo też oczywiście musimy coś o nich powiedzieć. Zacznę od miejsca we wnętrzu, a w zasadzie z tyłu. Bo zobaczcie, tu jest taka duża ciekawostka. Powiedziałem troszkę o akordzie, że to jest samochód, który w pewien sposób akorda miał zastąpić. I jeśli chodzi o miejsce na nogi, to się mocno udało. Zobaczcie, ile ja mam tutaj przestrzeni. W ogóle nie uderzam w fotel, siedzę sam za sobą. Przypominam, że mam 182 cm wzrostu. Miejsca jest cała masa i to jest na pewno świetne. Natomiast zwróćcie uwagę na miejsce nad głową, bo tu już tak różowo nie jest. Ja mam oczywiście tutaj dach panoramiczny i to tej przestrzeni troszkę zabiera. Nie wiem, jak jest w wersji bez tego, bo to jest pierwszy Civic, którym jeżdżę. Ale zauważcie, ja uderzam głową, gdy chcę się gdzieś przekręcać, gdy chcę się wyprostować. Miejsca nad głową mam mało. I zwróćcie na ten aspekt uwagę, jeśli to jest dla Was ważne.
Natomiast bagażnik w tej wersji to 409 litrów. Myślę, że jest całkiem ok. Może nie jest to rekord w klasie, ale jest dobrze. Co troszkę dziwne, ma taką nieregularną podłogę, ale możemy ją sobie podnieść, schować tam jakieś rzeczy, schować na przykład płyn do spryskiwaczy czy jakieś narzędzia. I też zaznaczę, że w niższej wersji wyposażeniowej, gdzie mamy gorszy system audio, tam jest jeszcze troszkę więcej litrów, bo 415. Natomiast tutaj, może takie trochę dziwne wtrącenie, nie wiem, czy ktoś z Was to zauważył, ale ja mam pewne skojarzenia odnośnie Civica z Mazdą 3. Bo zobaczcie, podchodzę sobie do tego samochodu, taki czerwony kolor, już coś mi troszkę świta. Flagowy Mazdy. Siadam sobie do środka, bardzo minimalny projekt. Ten tablet w ten sposób wystający, tak umieszczony. Patrzę sobie na audio Bose, zaraz też o tym powiem. Nie będę tutaj jakby rozwijał tego dłużej, ale ja jakieś tam skojarzenia mam. Rozwinę na pewno to, że projekt jest bardzo minimalistyczny. Zobaczcie, na szczęście żadnej dotykowej obsługi w kwestii klimatyzacji. Pokrętła, i to zobaczcie, jak wielkie pokrętła, to jest najprostsze, co może być. Kierowca, pasażer, żaden problem, nie odrywamy wzroku na pół godziny, żeby trafić w jakiś malutki punkt. Najważniejsze funkcje, klimatyzacja, ogrzewanie lusterek, przyciski, no rewelacja, tylko tu w zasadzie nic więcej nie ma i w sumie bardzo dobrze. Bardzo prosta, bardzo szybka, bardzo intuicyjna obsługa. Natomiast system multimedialny. Ja powiem tak, ja jakimś fanem tych systemów od Hondy nie jestem, bo one nie są najszybsze, nie są najładniejsze, nie są też najbardziej intuicyjne, chociaż oczywiście też szybko się do tego przyzwyczajicie, jak jeździcie tylko tym samochodem. Ale z drugiej strony, znowu, tych funkcji tutaj nie ma jakoś bardzo dużo i mimo, że powiedziałem, że nie jest najbardziej intuicyjny dla kogoś, kto nie jeździ Hondą, to pewnie jak już tą Hondą jeździcie, to ten system będzie dla Was prosty. Ja jakoś tutaj więcej miejsca poświęcał nie będę. Może jeszcze jedno. Jest Android Auto i jest Apple CarPlay oczywiście, ale Android Auto jest po kablu, bo to sprawdziłem, a z tego co czytałem, to Apple CarPlay jest bezprzewodowy. Nie wiem czemu tak, no ale tak podobno jest. Natomiast zatrzymam się na chwilę przy systemie audio, bo to jest Bose, tak jak powiedziałem. Wiele samochodów ma system audio tej marki i gra to bardzo słabo, mimo że to jest jeden z moich ulubionych i jeden z najlepszych systemów, czy producentów systemów audio. No i tutaj bardzo duże zaskoczenie. To naprawdę dobrze gra. Nawet bym powiedział bardzo dobrze. Chwilę można pobawić się ustawieniami i nie powiem może, że to jest poziom Mazdy 3, czy już na pewno nie CX-60, ale tam też jest inna akustyka, mówię o CX-60, bo jest większy samochód, inaczej się ten dźwięk może rozejść. Ale tutaj, jak na kompakt, to zdecydowanie jest górna połówka tabeli. Pewnie nawet gdzieś tam powiedzmy te top 3, top 5. I to jest bardzo duże zaskoczenie na plus dla mnie, bo ten samochód świetnie gra z nagłośnieniem Bose. Słówko odnośnie kamery. Po pierwsze, ma ona bardzo szeroki kąt. Tu może trochę nie widać, bo jest brudna, a takie warunki mamy w tej chwili, ale wierzcie mi, że to jest jeden z najszerszych kątów, jakie ja w ogóle znam, więc super. Druga rzecz, możemy kliknąć sobie coś takiego i to jest taki fajny widok jakby z nad zderzaka samochodu. Zobaczcie, cofając, widzimy jak blisko jesteśmy przeszkody, więc naprawdę fajny patent, warty kopiowania. I ogólnie tym samochodem, nie tylko do tyłu, bardzo prosto się manewruje. Przez to, że ma świetny promień zawracania, przez to, że ma taką kamerę. No i przez to, że widoczność jest bardzo dobra, bo słupki ją w bardzo małej mierze zasłaniają. Zobaczcie, są po prostu cienkie i to jest jeden z samochodów, w których, przynajmniej w tej klasie, widoczność jest najlepsza. Ciężko coś takiego nagrać i pokazać, no bo w sumie jak. Ale jeśli lubicie siedzieć w samochodzie bardzo nisko, to zdecydowanie jest to auto dla Was. Zobaczcie, ja teraz trzymam kamerę na wysokości swoich oczu i zobaczcie, jak wysoko przede mną jest kierownica. A wynika to oczywiście z tego, że właśnie siedzę tak nisko. Także jeśli lubicie tak zwaną glebę i szurać tyłkiem po podłodze, to Civic będzie świetnym wyborem. Słowo odnośnie foteli, nie miałem niestety tym razem okazji przejechać tym samochodem jakiegoś 1000 km, bo raczej wtedy staram się wypowiadać na temat ich wygody, tak definitywnie. No, muszę zrobić trasę przynajmniej te 400-500 km. Tu się nie udało, ale na tyle, na ile jeździłem, to te fotele, które mam w tej wersji, czyli skórzane, były bardzo wygodne. Ale tak jak mówię, taka ostateczna opinia to raczej po jeździe kilkugodzinnej na dystansie kilkuset kilometrów. Jeszcze na szybko kilka rzeczy. Zwróćcie uwagę na zegary. Potrzebna jest na pewno chwila, żeby się we wszystkim tutaj połapać, ale da się to zrobić i do tego przyzwyczaić. Jest kilka ustawień komputera, które możemy sobie zmienić. Jest na całe szczęście auto hold. Jedno zastrzeżenie, zauważyłem, że za każdym razem po włączeniu samochodu muszę go nacisnąć, uruchomić, aby działał, więc albo czegoś nie znalazłem, albo tak po prostu jest, no ale ważne, że auto hold mamy.
Mam też w tej wersji ładowarkę indukcyjną, mam dwa USB, co ważne, nie są to USB-C, tak jak już w większości nowych samochodów, ale są dwa z przodu, są dwa z tyłu, no i mamy tryby jazdy. Mamy indywidual, mamy sport, mamy tryb normalny i mamy tryb econ, czyli ekonomiczny. Te tryby jazdy w jakimś tam stopniu na pewno charakterystykę prowadzenia, czy tego, jak ten samochód jedzie, troszkę to zmieniają. Ale w mojej ocenie to nie jest taki stopień, czy taki poziom, abyśmy mieli tutaj poświęcać nie wiadomo ile czasu. Więc tego robił nie będę, bardziej skupię się na zawieszeniu, bo to jest znowu jeden z największych plusów tego samochodu. Zawieszenie jak na kompakt jest po prostu fantastyczne. Ja uważam, że ten kompromis, jaki tu udało się osiągnąć między komfortem a przyjemnością sprowadzenia, jest na mega wysokim poziomie. Naprawdę świetne zawieszenie. I tak jak mówię, samochód nie stracił na tym walorów jezdnych. Da się tym samochodem pojeździć w dynamiczny sposób, jeśli to lubicie. On oczywiście nie został stworzony do tego, nie oszukujmy się, ale da się. I to jest dla mnie fajne, bo ja na przykład lubię. No i nie powiedziałem też, że materiały są całkiem ok. Nawet można powiedzieć, że są wysokiej jakości. Spasowanie, wiadomo, japońska robota, tu już jest genialnie. Jest troszkę nietypowych rzeczy, jak na przykład to, taki, nie wiem, kratka, plaster miodu, czy jak to tam się nazywa. Dziwna rzecz, na pewno trzeba się do tego przyzwyczaić. Zobaczcie, jak to się obsługuje. Ale to nie jest coś, co zdecyduje o tym, czy kupicie Civica, czy nie. Taka bardziej ciekawostka. Natomiast przechodząc do rzeczy, które o tym, czy kupicie tego Civica, czy nie, mogą zdecydować, to pierwszą z nich jest moim zdaniem wygląd. I jakbyśmy szukali wad w tym samochodzie, to ja chyba zacząłbym od tego. Bo powiem tak, patrzę na ten samochód już dość długo. Gdzieś tam na zdjęciach czy na filmikach. Teraz też od tygodnia tym samochodem jeżdżę. Ja się nie mogę przyzwyczaić. Nie wiem, o co chodzi. Było już dużo takich samochodów, gdzie ja na początku mówiłem tragedia, potem mówiłem dobra, może być, a na końcu mi się nawet podobały. Nie wiem, jak będzie tutaj. Jestem chyba, zbliżam się do etapu dobra, może być. W każdym razie na pewno wygląd jest jedną z rzeczy, która nie będzie pasowała wszystkim, albo może bardzo dużej grupie osób nie będzie pasowała. Nie ma co z tym dyskutować. To jest bardzo specyficzny samochód. Czy fajny z wyglądu, czy nie, to każdy musi ocenić sam. Ale jest druga rzecz, dużo ważniejsza, czy najważniejsza, która wpłynie na liczbę klientów, którzy pójdą do salonu Hondy. Jest to oczywiście cena. Także miejmy to już za sobą i powiedzmy sobie, ile takie cacko kosztuje. Cennik Honda Civic na rok produkcji 2023 startuje z poziomu 144 400 zł. Jest to pierwsza podstawowa wersja Elegance, natomiast wyższa wersja Sport kosztuje 150 400 zł. Chętni na najwyższą i najlepiej wyposażoną wersję Advance muszą przygotować 164 400 zł. Jak widzicie, to jest ciekawa sytuacja, bo nie ma czegoś takiego, że otwieracie cennik i wybieracie sobie taki silnik, taki, taki, taka skrzynia, 4x4 i tak dalej. Tu macie trzy pozycje i to są tylko i wyłącznie pozycje dotyczące wyposażenia. Mocno nietypowa rzecz, no ale tak jest, no ale zdecydowanie ważniejsza jest cena. To jest drogi samochód. Oczywiście wszystkie samochody są dzisiaj drogie, ale jak na kompakt, te niecałe 150 tysięcy, od jakich zaczyna się ten samochód, to jest dużo. Tyle, że musimy pamiętać. To jest jeden z najnowocześniejszych i najlepszych układów napędowych, jakie są w ogóle w samochodach. Tym bardziej w samochodach kompaktowych, w samochodach marek nie premium. I to jest już czysta Wasza decyzja, czego szukacie, czego potrzebujecie. Jak szukacie samochodu, który będzie bardzo oszczędny, ale z jakichś tam względów nie leży Wam Toyota, bo pewnie jak powiecie hybryda, to myślicie Toyota, to jest świetny rywal, a w mojej ocenie, tylko i wyłącznie moje zdanie, to jest nawet lepszy. I to już nie tylko w kategorii, że lepiej jeździ, ale jest jeszcze bardziej oszczędny. Dajcie znać, jak Wam podoba się nowa Honda Civic. I tu będzie ważne słowo, podoba się, bo pytam też stricte o wygląd. Jestem bardzo ciekawy Waszego zdania. No i dajcie znać, co myślicie o tej cenie, za którą jednak tutaj naprawdę wiemy, co dostajemy. Czekam na Wasze opinie, czekam też na Wasze subskrypcje. Pamiętajcie, aby jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to kliknąć subskrybuj. Kliknijcie też ten słynny dzwoneczek, aby YouTube przypomniał Wam, że na kanał wjechał kolejny materiał. A ode mnie na dzisiaj byłoby to już tyle. Dzięki, trzymajcie się, cześć!